Cześć, dzień dobry, witajcie. Piękny dzień, mamy poniedziałek, pierwszy dzień Białych Nocy, święto państwowe. A Wenus, jak widzicie, z plecakiem, z kurtkami, bo jeszcze nie zdecydowałam, co mi będzie potrzebne. O, jaki ładny ptaszek, zobaczcie, jaki ładny czarny ptaszek. Nie wiem, jak one się nazywają, z żółtym dzióbkiem. Idą na wulkan, kochani. Także dziś będzie relacja z wulkanu. Zapraszam. Jesteśmy przy wulkanie, przy parkingu właściwie. Zobaczcie, pierwszy parking. I tutaj można zaparkować. Trzeba iść tędy, troszeczkę dalej. Samochody jadą, dużo ludzi chodzi. I w tej chwili trzeba płacić 1000 koron za parking. Także my jedziemy, bo te samochody już też tutaj jadą. A my jedziemy w bliższy parking, żebym za daleko nie szła. Idą tłumy, idą. My też idziemy. Tu gdzieś w ogóle ponoć sklepik jest, że można hot doga kupić. Nie wiem, gdzieś ma być. Możliwe, że tam. I my sobie tu idziemy. Wszyscy w błocie. Ale przed nami jakaś długa droga. Widzicie, mam czapkę. Kurteczkę ubrałam już cieplejszą, bo jest zimny wiatr i też pada dziś. I oczywiście spodnie od wiatru. Spodnie od wiatru muszą być, bo wam powiem, jest lodowaty wiatr. Idziemy sobie, trochę ludzi, jak widzicie, jest za nami, przed nami. Idziemy, ja już się spociłam, 1,5 kilometra przeszliśmy. A przed nami widzicie taka oto góra. Oj, będzie wyzwanie dla Wenus. Oj, będzie. Idziemy, idziemy. Przede mną góreczka. Piękny widok jest. Zobaczcie, jaki wspaniały widok. I chyba wejście będzie spektakularne, gdyż ja 3 tygodnie w domu siedziałam i nic nie robiłam. Jest po prostu ciężko. Jest ciężko, ale da się wejść. Zobaczcie, tu widać starą, starą, prehistoryczną lawę, która ma z 800 lat. Jest to z poprzedniej erupcji tego wulkanu. Wygląda bardzo ładnie. Tutaj widzicie drogę starą, która jak lawa miała pierwszą erupcję, tędy się ludzie wspinali i później nie mogli wejść ani zejść, więc utworzono właśnie tą drogę tu. Zobaczcie, my idziemy tam i jeszcze tam. Ojej, ale droga przed nami. Podchodzimy do miejsca, w którym lawa zaczęła już ściekać. Zobaczcie, tyle lawy właśnie wypłynęło. Widać, jak para tam się wydobywa, cały czas paruje. Tam też pełno dymu jest. To wszystko są, to jest siarka. W powietrzu wyczuwalna jest siarka. Ludzie tam schodzą na dół. A zobaczymy, czy my będziemy schodzić, czy idziemy dalej, bo nie wiem. Szczerze to wolałabym zobaczyć lawę bardziej taką lejącą się. Jak podchodzić do tego grilla. A przed nami jeszcze jest dość długa droga. Jest chwilowa przerwa. O, i chyba będziemy iść w tamtą stronę. Wiatr jest w dobrą stronę, bo ten cały dym idzie tam. Także fajnie. Przepiękny widok. O, jest. Ach, to to. O, zaczyna się wulkan. Wow. Ale wulkan. Piękne. Ale go słychać. Jak jakiś diabeł by w środku siedział i gotował w garnku. I tyle.
Czy jeszcze będzie? No, za kilka minut znowu. Za kilka minut będzie znowu, tak. Idziemy dalej, no. Czekajcie, może jeszcze coś? Tam jeszcze się żarzy. Tak, tak, on się będzie żarzył, tak. Zobaczcie, tam też widać. Wam powiem, że tutaj troszeczkę jakby cieplej czuć, że powiewa. Te maszyny, które tu stoją, to są po to, żeby budować specjalny wał, dzięki któremu lawa się nie przelewała. I w tej chwili jednak ta lawa inną drogą poszła, zbiera się w dolinie. Tam już widać się dymi, a my idziemy sobie dalej. I wam powiem, że czuć ciepełko, a zobaczcie, jak daleko ta lawa tam płynie. Mam nadzieję, że to widać. O, ja chwilę stanę tutaj, żeby się obraz nie ruszał, żeby tak bardziej stabilnie było na moment. Także możecie podziwiać. My jesteśmy wysoko w górach. Jak widać, jest bardzo dużo ludzi. Śmiałam się z tego, że może jakbym stanęła i sprzedawała bilety po 500 koron, to bym zarobiła w miesiąc na mieszkanie w Reykjaviku. Tyle ludzi tu jest. Widzicie, zawodnicy na rowerach też są. Także każdy orze jak może. Kto może, jedzie na rowerze. Podeszłam troszeczkę bliżej. Jak widzicie, czerwona żyła lawy płynie. Tam coś słychać z tyłu. To chyba właśnie znowu wybuchł wulkan. Taki właśnie szum był jak przed chwilą, jak wybuch. Ludzie podchodzą blisko, ale ja to szczerze mówiąc bym nie ryzykowała. To jednak jest natura, nie do przewidzenia. I tak do końca nie wiemy, czy i kiedy będzie gorzej, czy to ustanie. Zobaczcie, ile skał jest. Troszeczkę zeszliśmy z drogi. I możecie jeszcze zobaczyć sobie roślinność. Roślinność właśnie taką arktyczną. Bardzo małe kwiateczki, roślinki, trawki są. Oj, wszędzie widać dym. Dzisiejszy film o lawie, więc pokażę wam jeszcze tu i my tam właśnie gdzieś idziemy hen przed siebie. Widzicie, tu robią taką zaporę. Zobaczcie, stoję przed samą lawą, która niedawno tu wypłynęła, w ostatnich tygodniach się nagromadziła. Żar, jaki jest, widać o tu. Straszny gorąc. A teraz wam pokażę coś niesamowitego. Zajrzymy do środka. I co widać? Rozżarzoną lawę, jest tak gorąco. Słuchajcie, jakby przy kominku sobie tak siedzieć. Ależ to się pali. Idziemy dalej. My wchodzimy tam do góry, tam właśnie jest ten cały główny wulkan, który powoduje, że ta lawa tu wypływa. Tam, hen, daleko, daleko. Wspaniały widok. Podchodzimy i zobaczcie, wybuchł wulkan. Górka jeszcze przed nami. Ale para. Jak słychać go. Oj, koniec. Tyle wulkanu. Wybucha jak gejzer co parę minut. No wspaniały jest. No niesamowite, ale ile siarki. Ile tego gazu trującego. Zobaczcie, trochę wyżej już jesteśmy. Tak to wygląda z góry. Tam też płynie. Buzuje wręcz czerwona, żywa lawa. No, a przed nami najgorsza część. Oj, będzie mi ciężko, będzie bardzo ciężko, ale dla was postaram się i dla was, i dla siebie, że wejdę. Zobaczcie, jak pięknie widać. Mała fontanna wulkanu płynie i to wszystko jest pod spodem, tutaj pod tą lawą.
to co było widać wcześniej. Strasznie dużo tej lawy jest. A my idziemy do góry. A fajnie było sobie taki przystanek zrobić. Jakoś wejdę. Strasznie wysoko. Aj, aj, aj. Ciocia Wenus tutaj podąża. Tu jest właśnie cały wulkan. Prawie dotarliśmy do niego. Idziemy jeszcze kawałeczek. O! Zmęczona jestem, ale wam powiem, nie było tak źle. Mogło być dużo gorzej. W zeszłym roku podczas podróży dookoła Islandii też wchodziliśmy na Hengifoss. Tam możecie zobaczyć film. To tam było trudniej dla mnie jak tu. Także każdy, jeżeli tu jest, to powinien wejść. Wejść i zobaczyć to niesamowite zjawisko naturalne. Bardzo dużo ludzi w tej chwili tutaj siedzimy, wszyscy na górce, sporo ludzi. Zobaczcie, tu za chwilę wybuchnie wulkan, lawa już tam wypływa cały czas, nie już, tylko cały czas wypływa ta lawa, właśnie tam koło niej szliśmy. Przepiękny teren, tu widać świeży mech. O, coraz więcej lawy jest, czyżby miał się wulkan pojawić? Oglądamy zatem. O, coś będzie już słychać, zobaczcie, jak to widać. Piękny widok, wow! Bardzo spektakularny widok. Coraz więcej się robi lawy. Coraz więcej lawy. Jest lawa? Ale! Wow! To jak w zwolnionym tempie wygląda. To jest tak ciężkie i daleko. Ale słychać. I mały ptaszek. Zobaczcie, mały ptaszek. Ale gorąco było. Strasznie gorąco. 1200 stopni Celsjusza. I tu widać, jak się przesuwa lawa. Tak, troszeczkę zastyga. Od razu jak ciepło. Zobaczcie. Otoczymy się, to nagrywaj! O, zaczyna się, oglądajcie na żywo. Na żywo. Połączenie z Islandii. Albert, chodź do mnie. Zaczyna się. Wiem.
A widzisz wulkan? Widzę. Też nie. Uuu, jak mi ciepło jest. Jak cieplutko. No, cieplutko. Dokładnie, cieplutko. I milutko. Lepiej tam nie podchodzić. To Rabko ginie. Ale wulkan. Jeszcze troszeczkę się pogotuje w wielkim garze. Każda erupcja jest inna. Ale tu już jest koniec w tej chwili. Dobra, zrobimy za to. Idziemy, ok? Idziemy jeszcze tutaj zobaczyć. Z drugiej strony lawa. I ona aż tutaj dopłynęła. Tam już widać, wyłania nam się wulkan. O, zobaczcie, jak fajnie świeci. On przepięknie świecił, jak była noc. Już w tej chwili nocy na Islandii nie ma. Dzisiaj jest pierwszy dzień białych nocy, święto. Także teraz już efektów spektakularnych pomarańczowego światełka z wulkanu raczej nie będzie. Aż do, tak no, do sierpnia, do lipca, sierpnia zaczęły się białe noce. Wspaniały czas, pełno energii pozytywnej. A my idziemy zobaczyć właśnie tam na te grille. Nazwaliśmy to grille, bo takie małe właśnie okienka w wulkanie. I jak szłam, to tak właśnie pomyślałam, fajnie by było tam sobie kiełbaskę, ziemniaczki włożyć i zamiast grilla na pewno byśmy mogli sobie coś upiec. No ale wiadomo, nikt tego robić nie będzie. Ale jak widzicie, ludzie tam oglądają. Nawet siostry zakonne widzę, że wyszły na wycieczkę. Zobaczcie, siostry zakonne tam są. No dobrze, to idziemy bliżej. Zobaczcie, akurat wybuchł, jak włączyłam kamerę, bo musiałam wymienić baterię. Pięknie to wygląda, strasznie ciepło. Super. Ile lawy z niego wydobywa się cały czas? No tak w sumie Islandia się powiększa. I cały czas to paruje, to jest właśnie ciekawostka, że to cały czas paruje. Jakby jakieś, nie wiadomo kto tam mieszkał w środku. Jakiś potwór. Nie podchodzić za blisko. No nie, nie, ja wiem, nie można podchodzić za blisko, bo tu nawet się nie da podejść już bliżej, bo jest strasznie ciepło. Około 2 metry. No kazali zachować 2 metry dystans, to chyba od tego wulkanu też. Nie od siebie. Wiem, że od siebie. Ale możecie podziwiać, zobaczcie, jak to wygląda. Naprawdę nie da się podejść super blisko. Ale parzy. Po prostu parzy i nie ma co się dziwić, że wcześniej jakiś gościu rozebrał się do naga, żeby zrobić sobie tutaj zdjęcie, bo naprawdę da się. Super ciepło jest. Jeszcze ostatni raz pokażemy wam tutaj wybuch wulkanu w pięknym miejscu w dolinie. Dolina. To było bardzo głęboko w dół, słuchajcie, w tej chwili to się spłaszczyło nam tutaj. Jest strasznie dużo lawy pod spodem, słuchajcie, to jest dolina, to było bardzo tak w dół, głęboko. O, już widać, już tam po prawej stronie jest czerwona lawa, się wydobywa. Para idzie, kocioł się grzeje, zupka będzie za chwilę. Jest! Przepięknie to wygląda. Cudowna lawa. Wspaniałe miejsce.
Także Islandia jest właśnie taka surowa i niebezpieczna z drugiej strony. Trzeba bardzo właśnie uważać na różnego rodzaju rzeczy. Jedną z nich może być lawa, żeby się nie poparzyć. No przepięknie to wygląda, jakby w ogóle to na filmie było, bo ta temperatura zniekształca obraz, to jest dość daleko. To wszystko jak w zwolnionym tempie tutaj opada. No ale tak to ja też widzę, tak jak wy widzicie to na filmie. No i kociołek się zagotował, a my już idziemy dalej. Zobaczcie, lawa doszła aż tutaj. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, bo wiatr jest koszmarny. Tu mamy kolejną dolinę. I to wszystko na pewno zostanie niebawem zalane przez lawę. Już idziemy do domu. Strasznie wieje, więc nie wiem, jak będzie słychać. No i tu już będzie koniec filmu. Jakoś szczęśliwie zeszłam. Jak to zawsze mówię, wchodzi się łatwiej, jak się schodzi. A to dlatego, że bardzo bolą mnie stawy w tej chwili. Bardzo bolą mnie biodra i kolana, po prostu masakra, nawet nie mięśnie. I to jest najgorsze właśnie, dlaczego ja też nie chodzę, bo mnie wiecznie to gdzieś tam boli. I chyba czas będzie przetestować jedne tabletki z Foreveru, które brałam wcześniej, mi pomagały. Ale no nie mam ich, chyba będzie trzeba je kupić. Ja się z wami, kochani, żegnam. Mam nadzieję, że podobał się wam film. I wulkan oczywiście. Także subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, kliknijcie dzwoneczek. A my już idziemy do samochodu, jedziemy do domu odpoczywać. No i oczywiście zmontować filmik dla was. Pozdrawiam was serdecznie. Na razie, trzymajcie się, cześć!